Dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie na wystawie właśnie wspaniałej młodej artystki, która kończy w tym roku studia, Konraty Wojczyńskiej. W zeszłym roku cały rok dostała stypendium, była we Francji, cały rok tam tworzyła. Jest jedną z najlepszych studentek we Wrocławiu, najzdolniejszych. Od 2012 dostaje stypendium rektora, co roku ma przyznawane, także w tym roku kończy studia. Ja liczę, że na pewno z wyróżnieniem co najmniej. Cieszymy się, że Cię gościmy i muszę powiedzieć, że Cię gościmy po raz drugi, tak, w naszej galerii, tak? No i też gościłaś na wielu plenerach malarskich, też na alternatywach, na międzynarodowych przeglądach, także Honorata ma bardzo wiele nagród, wyróżnień, udziału w wystawach, ale to nam może samo powie autorka o sobie. Też zajmuje się ikoną, co jest bardzo ważne, że nawet pisaniem ikon. Też bardzo ciekawa dziedzina, robi warsztaty z ikon, także prowadzi zajęcia, także niektórzy tutaj byli na tych zajęciach, uczestniczyli, wiedzą, że wspaniały, bogaty warsztat. Francuzi ją bardzo chwalili na uczelni, że jedna z bardzo najlepszych właśnie studentek polskich, że właśnie bardzo dobrze opanowany warsztat, własną technologię ma, tak, tworzenia pigmentów, tworzy własny kolor, własne farby, miesza to jak dawni mistrzowie to robili, nie kupuje gotowych farb, tylko wszystko własnym procesem, więc można opowiedzieć coś o sobie, tak? Dziękuję. Dobrze. Na wstępie chcę podziękować Krzysiowi, że mu otwarte serce i tak zawsze pomaga mi zdobywać to stypendium. Indywidualne wystawy. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na moją wystawę, rodzinie i najbliższym. Przedstawiam tutaj swoje prace z takiej nurtu abstrakcji, takiej metafizycznej, zainspirowanych ikoną. Ikona mnie inspiruje od strony takiej formalnej, technologicznej, estetycznej i filozoficznej. Zatem nie używam sztucznej głębi, nie używam światłocienia. Pracuję linią, konturem i kontrastem. Pracuję też bardzo dużą taką płaską płaszczyzną koloru. Jest on dla mnie takim nawiązaniem do tła w ikonie, czyli takiej nieskończoności i pustki. Wszystkie elementy obrazów są powycinane w formie i w kompozycji, czyli izolują się w pewien sposób od tła. Pracuję na dwóch poziomach, świadomości i podświadomości, więc można tu zobaczyć taki automatyzm i gest dziecka. Można je trochę porównać, znaleźć odniesienia do Mira, Arpa lub Matisa z późnego okresu swojej twórczości. W każdym obrazie jest element, który świeci. To też jest nawiązanie do ikony, ponieważ do renesansu światło było jakby wymiarem, symbolem piękna. I gdy nie było światła w obrazie, obraz nie miał wartości. To było jakby taką podstawą i fundamentem każdego obrazu i do tego nawiązuję. To dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie na tą wystawę. Jeszcze raz gratulacje życzę wspaniałego domu. Życzę będę twórczej i zapraszamy na kolejną. Tak? Teraz będziemy mieć alternatywy w grudniu, także mam nadzieję, że będziemy się gościć na alternatywę. No, dziękuję.